Jolanto, 20 lat temu gmina zagłosowała, aby nie przystępować do Unii Europejskiej. A jak się dzisiaj żyje mieszkańcom? No myślę, że dużo lepiej, bo nie wiem czemu tak, ale ja zawsze uważałam, że wstąpienie do Unii to jest dobra rzecz i może tylko ludziom pomagać. Szczególnie tutaj, na tym terenie jest dużo, to jest teren rolniczy, no a wszyscy wiemy, że przecież Unia bardzo dużo pomaga rolnikom, więc jeśli chodzi o sprzęty, jakie rolnicy teraz mają, są super. A to jest dużo gospodarstw rolnych? W samych przytułach to nie, ale w okolicy no to bardzo dużo. Pamiętam to wszystko, gdzie pani, bo tu jeszcze rowy byli, jak rolnicy protestowali i nie chcieli wejść do Unii. Tu Sodoma z Gomorą była pani. A dzisiaj pani na podwórkach po trzy, po cztery ciągniki, samochodów po dwa też, a przedtem tego nie było. No tak, bo jak było głosowanie, to przytuły za aż 68% mieszkańców zagłosowało, aby nie wchodzić do Unii Europejskiej. To możliwe pani, bo tu silne protesty byli, a pani mówię, to Sodoma z Gomorą była. No. W porównaniu z latami 90. przed wejściem do Unii, to wydaje mi się, że no było, to były no dużo gorsze czasy, bo sam pamiętam w tych latach zaczynałem pracować, to z pracą było ciężko, nie było pracy, a teraz to... Co, ludzie bali się nieznanego? No tak, no zawsze coś jest, jak jest coś nieznane, nie mają może za bardzo wiedzy na temat jakiejś konkretnej, no to jakieś obawy są. Ale czas chyba pokazał, że no nie taki diabeł straszny, jak go malują. A pamięta pan te czasy, gdy wchodzono do Unii Europejskiej? No, pamiętam czasy przed i czasy przed wejściem, czasy jak już jesteśmy. No, jakie były wtedy nastroje? To znaczy nastroje, to było, że tak powiem, takie spostrzeganie tej Unii w ten sposób, jaki był przekaz na tamte czasy, tak? No bo to najczęściej o to chodziło, no mało osób było na Zachodzie, ci co byli zadowoleni, no widzieli, że jest różnica w tym i w zarobkach, i w pracy, a ci co byli tutaj miejscowi, no to wiadomo, to jest coś nowego, zawsze jest taka ostrożność, nie wiadomo jak to będzie, jednym, że będzie dobrze, drudzy mówią, to zobaczycie jak później będzie w tej Unii, jak do tej Unii się wejdzie, że to są jakieś tam zagrożenia, no i obawy zawsze są i były, no nie ukrywam. Ale to od tego czasu, jak wyszliśmy, to na pewno coś się zmieniło i to dużo, tak. A co się zmieniło? To znaczy, jak pamiętam, to jeszcze przed wejściem do Unii były takie środki unijne przedakcesyjne, to się nazywały sam między innymi SAPART. No i my jako biedna gmina, biedna, nie mająca metra wodociągu, tak zawsze byliśmy postrzegani, że nie mieliśmy w ogóle wodociągu na terenie gminy. Weszliśmy wtedy właśnie w... Podjęliśmy te działania, no oczywiście wójtowie wcześniejsi, żeby właśnie skorzystać z tych środków, między innymi pozyskać te środki na budowę wodociągu. I wówczas praktycznie przez 5 lat, no może z hakiem, żeśmy zwodociągowali całą gminę od podstaw. To ponad 60 km wodociągu, prawie 13 km przyłączy. Także byliśmy chyba jedną z nielicznych gmin, która w ciągu tam 5 lat została zwodociągowana w 100%. I to z finansów Unii Europejskiej? Środki przedakcesyjne, sapardowskie, to było dofinansowanie bodajże 75%. No wiem, bo byłem wtedy pracownikiem od inwestycji, także wszystko to tu się działo, to no, pamiętam faktycznie wszystko, no i przez moje ręce to przechodziło.